Konferencję naszą rozpocznie ksiądz dr Marek Słomka, przez wiele lat sekretarz arcybiskupa w Lublinie. Stąd nawet się znam osobiście trochę. I tutaj, jeżeli prelegenci skończą troszkę wcześniej, będzie czas na dyskusję. Mam prośbę właśnie o taką dyscyplinę, żeby była szansa czasami coś dopowiedzieć, zapytać. Temat wystąpienia jest bardzo piękny i pociągający dwie katedry. Dokładniej dwie katedry, wspomnienie zapracowanego biskupa i profesora. Te dwie katedry rozpoczną dzisiejszą naszą konferencję. Bardzo dziękuję za to miłe zaproszenie, które sprawia, że mogę znaleźć się dzisiaj w Krakowie. Dziękuję księdzu profesorowi Hellerowi i księdzu dziekanowi Mączce, panu doktorowi i wszystkim, którzy będą do godzin wieczornych obradować. Zostałem poproszony o refleksję natury bardziej wspomnieniowej czy osobistej, więc będę się starał trzymać tych wątków zgodnie z prośbą. Zatytułowałem moje wystąpienie w całości dwie katedry, wspomnienie zapracowanego biskupa i profesora. Oczywiście kojarzenie biskupa z katedrą nie jest przypadkowe, zarówno w odniesieniu do miejsca, z którego często biskup przemawia, zwłaszcza biskup diecezjany, jak i z tym budynkiem, który nazywa się katedrą. Ale w naszych akademickich skojarzeniach katedra rodzi też wiele myśli bardziej naukowych. I to jest symbolika dwóch katedr w życiu księdza arcybiskupa Józefa Życińskiego. Z tym, że chciałem od razu zaznaczyć, że tych katedr w życiu zmarłego księdza arcybiskupa było w sumie wiele, bo pojawiają się już dwie katedry biskupie, i tarnowska, i lubelska, a później jak się zliczy katedry uniwersyteckie, to z każdym rokiem, można powiedzieć, przybywa. Nie wszyscy nawet może wiedzą, że u kresu swojego życia w ostatnich miesiącach ksiądz arcybiskup był także szefem Katedry Filozofii i Kosmologii, czy kuratorem dokładnie Katedry Filozofii i Kosmologii w naszym lubelskim katolickim uniwersytecie po zmarłym księdzu profesorze Józefie Turku, którego niektórzy tutaj z pewnością dobrze kojarzą. Chcę raczej jednak skupić się na tych wątkach bardziej akademickich w połączeniu z jego osobistym zaangażowaniem, którego miałem okazję doświadczać przez kilka ładnych lat. Najważniejsze horyzonty naukowego dojrzewania księdza arcybiskupa ukazują zarazem spektrum jego myślenia. Po ukończeniu studiów w seminarium duchownym diecezji częstochowskiej, które wtedy znajdowało się w Krakowie, i święceniach kapłańskich w roku 1976 na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, ksiądz Życiński uzyskał stopień naukowy doktora teologii. Drugi stopień doktora, tym razem z filozofii, zdobył w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Habilitował się w roku 1980 na podstawie pracy, która nosi nietypowy tytuł dla przyszłych biskupów. Prostota i dyskonfirmowalność jako kryteria heurystyczne w kosmologii relatywistycznej. W latach 1982-85 pełnił funkcję prodziekana, a później między 88 a 90 rokiem dziekana Wydziału Filozoficznego. Padł tutaj w Krakowie. Ksiądz arcybiskup był między innymi w tamtych czasach inicjatorem serii zeszytów Zagadnienia filozoficzne w nauce, angielskiej edycji tych zeszytów oraz serii wydawniczej Philosophy in Science Library poświęconej problematyce interdyscyplinarnej tworzonej we współpracy z Obserwatorium Watykańskim. Podczas dojrzałej posługi profesorskiej ksiądz arcybiskup był członkiem wielu cennych gremiów naukowych, nie tylko naukowych,
co także odnosi się do wcześniej zdobywanych przez niego wyników naukowych, począwszy od studiów, gdzie możemy spojrzeć na jedną z kart egzaminacyjnych, nie mając wątpliwości, z jakim studentem mamy do czynienia. Wymieniając kilka z tych gremiów, wspomnę, że był członkiem Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Wiedniu, Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego, Papieskiej Rady Kultury, Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, Komisji Episkopatu Polski do Spraw Nauki Wiary, Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN. W czerwcu 1997 roku dotychczasowy biskup Tarnowski został arcybiskupem metropolitą lubelskim, co wiąże się także naturalnie z urzędem wielkiego kanclerza, KUL. W tej także uczelni ksiądz arcybiskup znalazł naturalne miejsce swojego intelektualnego zaangażowania na Wydziale Filozofii. Znając jego wcześniejsze naukowe zainteresowania, trudno się dziwić, że został kierownikiem Katedry Relacji między Nauką a Wiarą w Instytucie Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, KUL. Z czasem przyszły wyróżnienia z różnych stron, między innymi od uniwersytetów, które przyznawały księdzu arcybiskupowi honorowe doktoraty. Chętnie wymienię Uniwersytet Jagielloński i pamiętne wystąpienie siedzącego wśród nas pana profesora Białasa. Wspomnę także Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i Uniwersytet Medyczny w Lublinie, skąd także pochodzi to zdjęcie, bo trzeba przyznać, że ksiądz arcybiskup Józef był bardzo związany z wieloma środowiskami naukowymi, nie tylko poprzez przyjacielskie kontakty, ale również poprzez publikacje, między innymi te poświęcone etyce medycznej. I trzeba też dodać, że ksiądz arcybiskup czerpał podczas tych spotkań czy wielorakich uroczystości wiele radości z podobnych wydarzeń. Chętnie przyjmował zaproszenia do wygłaszanych referatów i chętnie też podejmował dialog z niekatolickimi środowiskami akademickimi. Rzeczywiście był pasjonatem nauki i kontaktów naukowych, w tym też widział wiele źródeł swojej osobistej radości. Publikował także ksiądz arcybiskup pozanaukowe książki, bardziej popularyzatorskie, czy także z kręgu zainteresowań kulturą jako taką. Na miarę wolnego czasu tych książek z każdym rokiem przybywało. Wiele z nich ukazało się w różnorodnych wydawnictwach akademickich, między innymi w wydawnictwie UMCS-u. To jest jedna z takich publikacji, Światło i Błękit, z dłuższej serii, która powstała poprzez wieloletnie teksty, jakie ukazywały się przez lata w Rzeczpospolitej. Miałem także okazję ponad 6 lat towarzyszyć księdzu arcybiskupowi jako jego osobisty sekretarz, ale także jako jego najpierw asystent, później adiunkt we wspomnianej kulowskiej katedrze. I ten okres jest dla mnie też jakimś wyzwaniem, by złożyć świadectwo o wybitnym człowieku nauki i wiary. Dalszą część wystąpienia podzieliłem na kilka etapów. Pierwszy z nich odniosę do posługi pasterskiej, czy duszpasterskiej, bo trzeba przyznać, że ksiądz arcybiskup był także bardzo oddanym pasterzem Kościoła. I to oddanie ujawniało się nie tylko podczas publicznych celebr, których było bardzo wiele, ale także podczas rozlicznych spotkań zarówno z księżmi, jak i z ludźmi świeckimi. Wizyty, które organizowałem przez czas posługi jako sekretarz, sprawiały, że bardzo liczni księża i ludzie świeccy przybywali nawet z najdrobniejszymi sprawami, a tym bardziej tych spraw mnożyło się podczas posługi w terenie, jak mówimy, gdzie ksiądz arcybiskup w każdy właściwie dzień tygodnia zmierzał się z wielorakimi wystąpieniami,
które też sprawiały, że organizm księdza arcybiskupa stawał się coraz bardziej wyczerpany. Stąd także w tytule mojego wystąpienia odniesienie do zapracowanego biskupa i profesora. Wspomnę jedną z takich wizytacji w dużej lubelskiej parafii, gdzie ksiądz arcybiskup od rana do wieczora przebywał. Pamiętam, że zwykle podczas tych wizytacji ksiądz arcybiskup był proszony o przewodniczenie porannej mszy świętej, później głosił homilię czy odwiedzał chorych. Miał jeszcze wiele innych spotkań w parafii. Tymczasem w jednej z takich lubelskich parafii ksiądz arcybiskup został także poproszony o przewodniczenie wieczornej Eucharystii. Był bardzo zmęczony po całym dniu posługi i po kazaniu nieświadomy zaczął schodzić, jak po poprzednich mszach świętych, do zakrystii. Więc zapracowanie objawiało się na różny sposób i było częścią codziennej, gorliwej posługi księdza arcybiskupa Rzycińskiego. Chcę także wspomnieć przy tej okazji o zatroskaniu o studentów, o tych, którzy potrzebowali wsparcia, także materialnego wsparcia. I tutaj chętnie wymienię stypendia dla młodzieży, zarówno fundowane z własnej kieszeni, jak również organizowane w kraju i za granicą. Między innymi w ostatnich latach studenci regularnie korzystali dzięki rekomendacji księdza arcybiskupa ze stypendiów w Uniwersytecie St. Thomas w Minnesocie w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o naukową posługę księdza arcybiskupa, jego pracę w roli intelektualisty, to trzeba powiedzieć, o czym wszyscy wiemy, że był, można powiedzieć, gigantem pracy naukowej. Poszerzał horyzonty swoje i bliźnich, horyzonty myślenia. Bardzo dużo czytał. Księgozbiór, który otrzymaliśmy w lubelskim seminarium po księdzu arcybiskupie, jest tak duży, że mimo upływu kilku miesięcy nie jesteśmy w stanie dokończyć samego spisywania tych książek, jakie pozostały po księdzu arcybiskupie Rzycińskim. Ksiądz arcybiskup, jak wspomniałem, miał kontakty na całym świecie z wielorakimi ośrodkami akademickimi. Czytał i wykładał zagadnienia, które nie dotyczyły wyłącznie filozofii czy teologii. Lubił polemiki, chętnie angażował się w spotkania o charakterze bardziej dyskusyjnym. To było, można powiedzieć, jego naturą polemisty, człowieka zaangażowanego w dialog. Dialog również z tymi, czy może nawet przede wszystkim z tymi, którzy nieco inaczej myślą czy patrzą na świat. Chcę także w kilku zdaniach odnieść się do, można powiedzieć, ludzkiego oblicza księdza arcybiskupa Rzycińskiego, bo wydaje się, i trudno, żeby się nie wydawało, że pomiędzy biskupem diecezjalnym, czy biskupem, a młodym księdzem, jakim ja byłem, zionie przepaść, jest dysproporcja w pełnionej posłudze, w kontaktach, w życiowych zadaniach. A jednak ksiądz arcybiskup starał się przełamywać tę przepaść, jakoś zbliżać innych do siebie. Był więc nie tylko odważny w poglądach i w działaniu, ale był także człowiekiem o bardzo ludzkim obliczu. Wspomnę, że po wielu podróżach zagranicznych chętnie obdarzał domowników jakimiś drobnymi prezentami, nie zapominał o tych, którzy czekali na jego powrót. Wspomnę także o tym, że zapraszał do stołu tych, którzy pojawiali się podczas różnych wizyt w Lublinie. Dzielił się tym, co było jego codziennością, niezależnie od tego, że w tym samym czasie musiał zajmować się wieloma innymi obowiązkami. Pamiętał o ważnych wydarzeniach w życiu osób bliskich, współpracowników. Utrzymywał rozliczne przyjaźnie, czy te krakowskie, czy także tarnowskie. Był człowiekiem, który umiał z siebie żartować, miał dystans do siebie, do takich słynnych żartów księdza arcybiskupa. Należały między innymi wspomnienia z czasów kleryckich, gdzie
sugerował, że chór seminaryjny odrodził się wtedy, kiedy on przestał w tym chórze być z jednym z głosów, ale też rzeczywiście dbał o detale, by w tych relacjach międzyludzkich wybrzmiewało to, co jest najważniejsze, co się pamięta na długo. Wbrew pozorom nawet profesorowie akademicy na długo pamiętają niejednokrotnie to, co wydaje się banalne. Pamiętam, jak wiele razy po kilku miesiącach od pobytu profesorów u księdza arcybiskupa bardziej zapamiętane było ciasto na deser niż temat prowadzonej dyskusji. Ale również chcę wspomnieć o tej sylwetce, która księdza arcybiskupa odnosiła do Boga. Czy to w formie ściśle modlitewnej, czy to w przekonaniu, że całe jego życie, i to biskupie, i to profesorskie, jest odniesione do Boga, jest także przepojone modlitwą, również w formie codziennego zaangażowania, które jest jakimś realizowaniem planu Bożego w życiu codziennym. Ksiądz arcybiskup mówił, że jego sekretarz do 21 pracuje, a potem może już spokojnie oddać się w ramach swojego czasu wolnego jakimś osobistym zajęciom, ale właśnie i po 21 i wczesnym rankiem był znajdowany sam w kaplicy, gdzie nie szczędził czasu również na osobistą modlitwę i gdzie rzadko się zdarzało, by zwłaszcza o poranku ktoś go wyprzedził w tym szczególnym dla biskupa i kapłana miejscu. Na zakończenie, kiedy mówię o relacjach z innymi, chcę jeszcze wspomnieć o pewnym stylu tych relacji, bo przecież były to relacje z papieżem czy z papieżami, także bliskie relacje z Janem Pawłem II, ale jak wspomniałem, także relacje z prostymi ludźmi i w tych relacjach ksiądz arcybiskup starał się być bardzo szczery, czy odnosił się do bliźnich na bardzo ludzki sposób. Mówił też wprost, że jego najbliżsi współpracownicy nie muszą się dziwić, kiedy nie zawsze ma najlepszy nastrój. Zarazem jednak, i to jest dużo ważniejsze, stawiał na odpowiedzialność drugiego człowieka. Dawał duże pole do działania. Szanował współpracowników niezależnie od wieku. Nie miał też zwyczaju kaznodziejskiego pouczania. Wręcz czasem bym się spodziewał jakiejś ostrzejszej reakcji, czy bardziej ojcowskiej, biskupiej. Tymczasem ksiądz arcybiskup był człowiekiem, który stawia na odpowiedzialność, licząc na to, że współpracownicy będą dobrze z wolności korzystać. Można by jeszcze wiele tych wątków osobistych przywołać. Nie chciałbym specjalnie przedłużać tego mojego wystąpienia. Chciałbym zarazem dopełnić je głosem studentów, którzy mieli okazję na wspomnienia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, czy to niedługo po śmierci księdza arcybiskupa, czy to podczas spotkania upamiętniającego profesora Życińskiego w lutym, w okolicy rocznicy śmierci księdza arcybiskupa. Będziemy na Kulu też organizować specjalną sesję jemu poświęconą. Tymczasem natomiast, pozostawiając na kilka minut z tymi zwierzeniami studentów, gorąco dziękuję za uwagę i bardzo się cieszę, że dzisiaj mogliśmy z takiej okazji spotkać się w Krakowie.